Trzy lata temu składałem swój piękny komputer i myślę, że po trzech latach już pazur wydajności go łapie, no i zrobi się troszkę słaby. Ale byłem w ten czas przystojny i dekomłodszy. Dlatego zaglądnąłem do sklepu Morele, a tam różne podzespoły. I oni tu mają taki fajny kalkulator PC, że sobie można złożyć. No i złożyłem taki zestaw. Proszę Państwa, karta graficzna RTX 4080 Slim, dlatego ja potrzebuję dwa HDMI, bo do, do telewizora podłączam i do projektora, no to HDMI jest potrzebne. Płyta główna to jest ciekawa sytuacja, proszę Państwa. No i oczywiście najpiękniejszy procesor o, Ryzen 995X, to jest najpotężniejszy akurat, no to przyszłościowy, żeby był wiadomo. No i pamięci, jak się nie świeci, to nie ma grania. Musi się świecić, także G-Skill to jest numer jeden. No i to wszystko? 10 tysięcy złotych. Auć! To nie są tanie rzeczy, ale wróćmy do płyty głównej i to jest taka troszkę ciekawostka, proszę Państwa. Dlaczego? Bo płyta główna, mimo że jest tańsza niż konkurencyjne, to jest chyba najbardziej wyposażona. USB 4, zobaczcie na tył, tu jest Wi-Fi 7, tu jest DP. To jest wszystko, czego potrzebujesz. A co nie powiedziałem, to wychodzą nowe modele, proszę Państwa, X870. A X870 to jest najnowszy chipset. Tego jeszcze w sklepach nie ma, na stronie Gigabajta już jest. I co ciekawe, przechodzimy w te najnowsze modele, które są Elite, Master. I to są, proszę Państwa, dwie takie same płyty. To wygląda wręcz kropka w kropkę. Okej, okay. tutaj w starszej jest większy ten heatsink. Tutaj jest ucięty, nie ma go, ale poza tym identycznie, a to nie koniec. To nie koniec, bo przechodzimy tutaj w opis i ten opis jest tutaj pozamieniany troszeczkę, ale to jest jak przeczytać, to jest to samo. Prawda? No właśnie, ale gdybyśmy przeszli sobie tutaj. Tylny i oł. No identyczne. To jest to samo. Widzicie jakieś różnice? Bo ja nie widzę. Porty? To jest to samo. Czy czegoś ja tutaj przeoczyłem? Czy coś ja przeoczyłem? 2,5 GB LAN? Tak. To jest to samo. Zrobili dwa razy taką samą płytę i nazwali ją teraz Elite się nazywa, a wcześniej była Pro. No, oczywiście inny chipset jest, ale poza tym to tyle. Czyli może warto wziąć yy, starszą Pewnie tańszą, bo tych nowych też jeszcze w sklepach nie ma. No. Ale miałem też na oku, znaczy mam Asusa. No i właśnie nie wiem, Asus to tak, no nie wiem. I zawsze miałem z Asusami jakieś tak przycinało się coś czy coś. Ale teraz to się może zmieniło. To jest, popatrz jakie to ma je. to ma USB. Miło USB dużo potrzebne, ale nie ma już Wi-Fi 7. No to tu traciłbym na, na tym Wi-Fi. To może lepiej mieć WiFi niż USB. No i dużo droższa. No właśnie. Napisz w komentarzu, co ty myślisz. Czy warto brać Asusa, czy może yy, zostać przy konfiguratorze? I trzymać się dużo tańszej płyty głównej na B650E, bo tam jest X. No właśnie, tylko to są, to, to są drogie rzeczy. Nie wiem, czy mnie będzie na to stać. A, chciałbym sobie złożyć taki właśnie komputer.